Mateusz Drewienkowski, GPS. GPS. Mateusz Drewienkowski. Bo ty masz taką wewnętrzną siłę. Jak to się stało, że tak się zmieniłeś od ostatniego czasu? Szanowny panie przewodniczący, drogie toastmasterki, toastmasterzy, szanowni goście. Takie pytanie zadała mi kilka tygodni temu moja znajoma, której nie widziałem od paru lat. To proste, odpowiedziałem. Otóż 3 lata temu przeżyłem pewne doświadczenie, które całkowicie zmieniło moje życie. To był ponury początek grudnia. Właśnie byłem po rozstaniu z dziewczyną, snułem się po ulicach mojego miasta z głową wbitą, ze wzrokiem wbitym w ziemię i szukałem jakiegoś sposobu na życie, jakiegoś sensu. I na jednej z takich uliczek zobaczyłem ogromny kościół. Na bramie kościoła był napis GPS. Musicie przyznać, że to dosyć nietypowe połączenie. Dlatego zaciekawiony wszedłem do środka. W środku przy ołtarzu stał mężczyzna w wieku około 30 lat. Postawa kapłana, strój przedstawiciela handlowego. I zaczął do mnie mówić tymi słowami. Serdecznie pana witam w naszej świątyni. Tylko teraz, tylko dzisiaj, tylko tutaj. Rewelacyjny, indywidualny, półrealny, lecz ekstraordynarny system, który odpowie na wszystkie pana potrzeby. Słuchałem zdumiony lekko, ale też zafascynowany. Tylko tutaj przed panem rewelacyjny system. Głęboka pewność siebie, w skrócie GPS. GPS odpowie na wszystkie pana potrzeby. GPS zawsze panu wskaże drogę. GPS nigdy pana nie zawiedzie. Mistrzu, zapytałem, jak zdobyć taką pewność siebie? Dzięki przeszłości. I zobaczyłem małego chłopca, zagubionego, zalęknionego, bojącego się życia, bojącego się ludzi. Zobaczyłem siebie z przeszłości. I zobaczyłem, jak chłopiec powoli wzrasta, podejmuje wyzwania. Zmiana szkoły, pierwsza dziewczyna, kurs tańca, Toastmasters. I chłopiec zaczął się zmieniać, zaczął wzrastać. I wyszedł z obrazu przeszłości i stanął po mojej prawej stronie. A ja poczułem się pewniej. Mistrzu, zapytałem po raz drugi, jak zdobyć pewność siebie? Dzięki przyszłości. I zobaczyłem mężczyznę w kwiecie wieku, siedzącego w swoim ogrodzie, przy ukochanej kobiecie, przy swoim wymarzonym domu. Zobaczyłem, jak mężczyzna ogląda różne wycinki ze swojej przeszłości, różne wspomnienia, wspomina sobie swoje ostatnich 10 lat życia. 10 lat pełnych sukcesów, 10 lat pełnych radości i szczęścia i spełnienia. I mężczyzna wyszedł z obrazu przyszłości i stanął po mojej lewej stronie. Mistrzu, zapytałem po raz trzeci, teraz już całkiem ośmielony, jak zdobyć pewność siebie? Działaniem, ponieważ dopiero kiedy działasz, poznajesz siebie. No dobra, Mateusz, ty to zawsze umiesz wszystko skomplikować, przerwała mi znajoma. Ale tak praktycznie, co z tego mogę wynieść dla siebie? Odpowiedź, której jej udzieliłem, chciałbym przekazać także wam wszystkim. Jak zdobyć głęboką pewność siebie? To są cały czas te same 3 filary. Przeszłość, czyli odpowiedź na pytanie, jak znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy, co nas do tego doprowadziło, jakie sukcesy mieliśmy na swojej drodze. 2. filar, przyszłość, to dokąd zmierzamy.
Dopiero kiedy mamy jasno określony kierunek, jasno określony cel w życiu, nic nas nie powstrzyma. I wreszcie trzeci filar. Ogniwo spajające przeszłość z przyszłością. Nasze działanie. Kiedy działamy, poznajemy siebie w akcji. Poznajemy, kim tak naprawdę jesteśmy i w ten sposób zyskujemy swój indywidualny, ekstraordynalny, półrealny system GPS, głębokiej pewności siebie, czyli pewności tego, kim się jest. Ponieważ, jak powiedziała nieżyjąca już poetka Wisława Szymborska, wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I to wam polecam. Sprawdzajcie się w działaniu, korzystajcie z szans, które wam daje życie. Polecam, GPS.